Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pogadanka i moje sposoby na nudę, jak spędzać czas w domu. Nie da się ukryć, że jesień już wkroczyła całkowicie. Jeszcze teraz po zmianie czasu na pewno większość z nas nie do końca potrafi się do tej nowej rzeczywistości dostosować. Ja powiem wam, że cały czas jeszcze jakaś jestem taka nieogarnięta, jakoś nie umiem się przestawić. Niby to jest tylko jedna godzina, ale jak się robi godzinę wcześniej ciemno, to jednak gdzieś to burzy ten mój rytm dnia, burzy moje samopoczucie. I tak sobie pomyślałam, że też dla samej siebie nagram właśnie ten odcinek z takimi pomysłami, jak wykorzystywać czas, kiedy jesteś w domu. Skończyło się piękne lato, czas, kiedy byliśmy często na zewnątrz, kiedy wyjeżdżaliśmy, kiedy mieliśmy dużo ruchu, różnych aktywności, różnych zajęć i teraz wchodzimy w czas takiego bardziej właśnie spokoju, większej ilości czasu spędzanego w domu. Ja wychodzę z założenia, że nie ma złej pogody, są tylko źle dobrane ubrania, więc my na pewno całą rodziną będziemy mimo brzydkiej pogody spędzać dużo czasu na zewnątrz, ale nie da się ukryć, czasami nasze samopoczucie sprawia, że nie mamy po prostu ochoty wyjść, wręcz przeciwnie, mamy ochotę się zaszyć w domu i nie wyściubiać nawet nosa zza kołdry albo wiecie, z nadkoca. Więc mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek wam się przyda. To będą takie właśnie moje sposoby. Chciałam to zebrać wszystko w jeden film, żebym mogła sama do niego wrócić, kiedy właśnie będę sobie tak myśleć, co by tu zrobić. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja mam tak, że czasami rozpiera mnie taka energia, że mam ochotę robić kilka rzeczy naraz, ale tak naprawdę nie wiem, za co się złapać. Często potem jestem w takiej sytuacji, że po prostu siedzę na kanapie i nie robię nic, no bo właśnie nie wiem, na co się zdecydować. To bym porobiła, ale jednak coś tam mnie jednak trzyma na tej kanapie, że no nie biorę się za nic, więc czasami tak mam, więc ten odcinek właśnie na pewno mi się też przyda, kiedy nie będę mieć sama pomysłu na to, co robić w domu. Oczywiście czekam też na wasze komentarze, piszcie koniecznie, jak wy spędzacie czas w domu, jakie są wasze ulubione zajęcia, jak się relaksujecie, co sprawia wam przyjemność. I oczywiście, jeżeli jesteście na kanale po raz pierwszy, to zapraszam was serdecznie do subskrypcji. No i tak, pierwszy punkt, który myślę, że jest najbardziej... jakby to powiedzieć, najbardziej oklepany, zdziwicie się, że w ogóle o tym mówię, ale myślę, że warto o tym mówić. To po prostu odpoczynek. Po właśnie bardzo pracowitym lecie, kiedy mamy tyle chęci, tyle różnych zadań, tyle wyjazdów czasami, prawda? Jest to czas bardzo wielu aktywności. Myślę, że warto jesienią czy zimą znaleźć ten czas na odpoczynek. Mamy teraz takie czasy, że cały czas gdzieś gnamy, cały czas ktoś coś od nas chce, cały czas musimy być dostępni pod telefonem, albo musimy wiedzieć, co się dzieje wokół nas, właśnie w social mediach, żeby niczego nie przegapić i tak dalej, że to wszystko po jakimś czasie zaczyna człowieka przytłaczać. Tych obowiązków jest zbyt dużo, wszystko się nam zaczyna piętrzyć i organizm po prostu odmawia posłuszeństwa. Czujemy się albo sfrustrowani, albo wypaleni, albo zmęczeni i myślę, że właśnie trzeba dać sobie takie pozwolenie na po prostu odpoczynek. Ja kiedyś nie potrafiłam odpoczywać. Ja kiedyś myślałam, że cały czas trzeba gnać, cały czas trzeba coś robić, że cały czas trzeba być ze wszystkim, wiecie, na bieżąco i że jak to tak odpocząć? No jak można się po prostu nudzić? Nie byłam w ogóle do czegoś takiego przyzwyczajona. Cały czas gdzieś miałam w głowie to, że właśnie, że ludzie nudni do niczego nie dochodzą, że jak można się w ogóle nudzić, że trzeba być przecież cały czas zajętym. Natomiast jakiś czas temu totalnie zmieniłam swoje podejście i teraz słucham siebie. Jeżeli mój organizm podpowiada mi, jesteś zmęczona, idź się połóż, idź się zdrzemnij, to po prostu to robię. Oczywiście są jakieś priorytety, trzeba w tym życiu znaleźć balans, ale mimo wszystko znajduję czas na odpoczynek. Ostatnio w ogóle się bardzo zdziwiłam, bo miałam dwa takie dni, że niby czułam się świetnie, ale jednak po południu czułam się tak zmęczona, że położyłam się na kanapie i nawet nie wiem, kiedy zasnęłam, a ogólnie jestem osobą, która w ogóle w ciągu dnia nie śpi. Ja akurat należę do tych osób, które nie lubią dnia marnować na spanie. Ja wiem, że odpoczynek, krótka drzemka jest bardzo potrzebna i fajnie regeneruje, natomiast mimo wszystko ja należę do tych osób, które
no właśnie nie lubią marnować tego czasu, cały czas by chciały coś robić. Natomiast dałam sobie tą chwilę na tą drzemkę i powiem wam, że potem się czułam o wiele, wiele lepiej, miałam ochotę robić mnóstwo rzeczy, więc jeżeli czujecie się przytłoczeni, jeżeli czujecie, że dzisiaj nie jest wasz dzień, to po prostu odpocznijcie, jeżeli macie na to możliwość. Coś, co sprawia mi olbrzymią frajdę, to spędzanie czasu w kuchni. I właśnie jak latem raczej wybieram takie, wiecie, szybkie przepisy, ale też często sięgam po owoce, jemy też warzywa na surowo, wiecie, nie chce się człowiekowi gotować, albo potem nie chce się jeść tego ciepłego jedzenia, jednak człowiek woli rzeczy chłodne, orzeźwiające. Tak jesienią wolę spędzać więcej czasu w kuchni, lubię eksperymentować i to jest właśnie czas, który niesamowicie mnie odpręża, ale też uczy. Właśnie odkrywam nowe przepisy, poznaję takie smaki, których jeszcze nie próbowaliśmy, a nam zaczęły smakować, więc potem gdzieś wplatam te przepisy, wiecie, na co dzień później z nich korzystam, więc jeżeli lubicie gotować, chcielibyście się sprawdzić w kuchni, spróbować nowych smaków, może jakieś nowe metody kulinarne, to myślę, że ten czas jesienno-zimowy, kiedy dużo czasu spędzamy właśnie w domu, może być przydatny i fajnie coś upiec, czego jeszcze nie robiliście, albo coś po prostu ugotować. Przyznam szczerze, że chodzą za mną na słodko kopytka. Ja wiem, że teraz pewnie niektórzy się oburzą, bo jak to kopytka? Kopytka się je na słono. I właśnie ostatnio znalazłam bardzo fajny przepis na kopytka na słodko z jogurtem i z borówkami. Widziałam też bardzo pyszny przepis na focaccię. Już dawno nie robiłam. Pamiętam, jak Niko był mały, no to już gdzieś 3-4 lata temu robiłam swoją focaccię. I co jeszcze? Jeszcze miałam jakiś fajny przepis, który chciałam wypróbować. No ale właśnie wypadł mi z głowy, muszę zerknąć tam do swoich notatek, bo jak coś... wiecie, przeglądam internet, coś mi wpadnie w oko, to lubię sobie te przepisy zapisywać i właśnie jak jest chwila w tym sezonie jesienno-zimowym, że tego czasu spędzamy w domu więcej, lubię sobie do tych starych przepisów zerkać i je odkrywać, po prostu przygotowywać. Moje ulubione zajęcie to oglądanie telewizji i czytanie książek. Bardzo się wciągnęłam ostatnio w serial, który wszędzie był w Paryżu na plakatach. Właśnie stwierdziliśmy z Aleksem, jak byliśmy w Paryżu, że to jest jakiś znak. Skoro wszędzie ten serial reklamują, to musi być coś mega ciekawego. Tak, znowu tam jest w pokoju wielka ekscytacja. Ja nie wiem, co tam Filip robi. Ale widzę, że mają, słyszę, że mają z Aleksem ubaw. W każdym razie polecam wam bardzo serdecznie taki mini serial Notre Dame. No po prostu genialne historie bohaterów, które się ze sobą, wiecie, wiążą, łączą. Naprawdę trzymające w zaciekawieniu przez wszystkie odcinki. To jest chyba 6 odcinków i pochłania się jeden za drugim. Ostatnio troszeczkę nie dosypiamy z Aleksem, bo właśnie siedzimy do późna i oglądamy seriale. Aleks miał teraz odrobinkę wolnego, więc tak, wykorzystaliśmy ten czas na oglądanie seriali, więc Notre Dame, genialny. I wczoraj zaczęliśmy oglądać też taki, tak mi się wydaje, że to jest mini serial, tam jest 7 odcinków, ale nie wiem, nie jestem pewna, czy to nie są sezony, wydaje mi się, że nie. Serial oparty na faktach, więc już w ogóle trzyma mnie w takim napięciu, ale też w przerażeniu, patrząc na to, co tam się dzieje, to naprawdę sobie tak myślę, kurczę, to miało rzeczywiście miejsce. I to jest serial The Watcher, właśnie o człowieku, który obserwuje pewnych lokatorów pewnego domu. Powiem wam, że trzymający w napięciu, w niektórych momentach można się przestraszyć. To jest taki właśnie thriller psychologiczny, gatunek, który ja bardzo lubię, więc wam polecam. Jeśli chodzi o książki, ostatnio polecałam wam, ale raczej chyba wspominałam, że czytałam Gdzie śpiewają raki. Bardzo, bardzo fajna książka. Zakończenie nie do końca mnie zaskoczyło. Poniekąd byłam pewna tego, jak się ta książka skończy, ale mimo to gdzieś tam lekkie zaskoczenie było. No ogólnie tą historię się bardzo fajnie, szybko czytało, niesamowicie ciekawa książka, więc to. Później czytałam coś innego,
Już właśnie wypadł mi ten tytuł z głowy, chyba Zaproś mnie na Pumpkin Latte, coś takiego. Historia też fajna, chociaż w pewnym momencie byłam nią trochę znudzona, więc nie do końca polecam. W sensie, jeżeli lubicie romansidła, jeżeli lubicie takie lekkie historie, jeżeli chcecie poczytać coś lekkiego, to ta książka zdecydowanie na tak. Trochę muszę przyspieszyć, bo się rozgadałam. Zaopiekuj się roślinami, to jest coś, co ja uwielbiam. Otaczają mnie wszędzie, w całym moim domu rośliny. To jest zajęcie, które odkryłam 3 lata temu. Kiedyś interesowałam się zupełnie innymi rzeczami, ale jak zaczęłam odkrywać zero waste, zaczęłam odkrywać minimalizm, to też zaczęłam dzięki temu odkrywać to, że mam więcej czasu. Kiedy zaczęłam wybierać to, co jest dla mnie w życiu ważne, właśnie zyskałam na tym bardzo wiele czasu i dzięki temu też odkryłam wiele hobby, między innymi właśnie zajmowanie się roślinami. Mam nadzieję też, że moje roślinne odcinki przekonują Was do tego, żeby zaopiekować się, żeby kupić sobie jakąś roślinkę albo od kogoś pobrać sobie właśnie szczepki i zacząć swoją roślinną przygodę. I kolejny punkt, który się z tym bardzo wiąże, to zrobić jakiś domowy warzywnik albo spróbować uprawiać zioła. Ja przyznam szczerze, cały czas się nad tym bardzo zastanawiam. Mam niewielki parapet w kuchni, która jest genialnie oświetlona i tam by na pewno coś mogło świetnie rosnąć. Na razie stoją kaktusy i sukulenty, ale właśnie tak myślałam, może jakichś swoich ziołach, może jakichś pomidorach. Bardzo mnie to kusi. Mam mały balkon i niestety też przy dosyć ruchliwej ulicy, więc to mnie też tak troszeczkę w tym całym pomyśle blokuje. Ale może kiedyś się przeprowadzimy, chciałabym bardzo mieć możliwość właśnie posiadania własnego warzywnika, hodować różne warzywa, zioła, owoce, mieć może, nie wiem, własną jabłoń, własną gruszę, to by mi sprawiało niesamowitą radość. Jak na razie się cieszę z tego, co mam, czyli zajmuję się moją domową dżunglą, ale kto wie, może kiedyś właśnie będę mieć swój warzywnik, więc polecam, jeżeli macie możliwości, macie miejsce, to warto coś wyhodować samemu. Kolejny punkt, który też się wiąże z tym pierwszym, o którym mówiłam, żeby odpocząć, to, żeby zadbać po prostu o siebie, wsłuchać się w swoje ciało, zobaczyć, jakie macie potrzeby, czy na przykład wasze włosy nie potrzebują regeneracji, szczególnie, że teraz zaczyna się, wiecie, okres kaloryferów, skóra będzie przesuszona. Może warto sobie zrobić jakiś zabieg na dłonie, właśnie na włosy, może zadbać o stopy. Jednak stopy bardzo wiele dla nas robią, a mam wrażenie, że bardzo mało z nas te stopy docenia i w ogóle o nie dba. Ja przyznam szczerze, nie pamiętam, kiedy ostatni raz robiłam sobie na przykład jakąś maskę na stopy, czy nakładałam krem, więc na pewno w tym sezonie jesienno-zimowym bardziej o to zadbam. Jak dbam zawsze o złuszczanie stóp, o to, żeby nie mieć zrogowaciałego naskórka, tak ta reszta zabiegów właśnie takich jakichś nawilżających, czy po prostu, żeby sobie zrobić masaż, gdzieś to olewam, a coraz częściej zdarza mi się, że odczuwam moje stopy w ciągu dnia z tego względu, że bardzo dużo chodzę, pokonując 20-30 tysięcy kroków dziennie, no to jednak czuję zdecydowanie swoje stopy, że je mam i że warto o nie zadbać, więc tak, zróbcie coś dla siebie, zróbcie sobie jakąś maseczkę. Ja cały czas Wam powtarzam w moich filmach, które gdzieś tam są o tematyce minimalizmu, ale też właśnie organizacji dnia, żeby w ciągu dnia choć 5 minut się znaleźć dla siebie, bo jeżeli Wy o siebie nie zadbacie, to nie zadba o Was nikt inny tak dobrze. No i też jak nie będziecie mieć sami zasobów, czyli sami o siebie nie zadbacie, to nie będziecie mogli też pomagać innym. Więc no zresztą nie będę się rozwodzić, wiecie to bardzo dobrze z moich filmów. Możecie też spędzić oczywiście rodzinnie czas. Ja zdecydowanie polecam spędzanie czasu na świeżym powietrzu, ale dzisiaj mówimy typowo o domu, więc czym zajmować się w domu? Możliwości jest dużo. Możecie grać w planszówki, możecie spróbować pograć w jakąś grę na komputerze. To też uczy takiej zdrowej rywalizacji, zwyciężania, przegrywania. Jeżeli macie dzieci, warto jest grać wspólnie w różnego rodzaju gry, bo właśnie uczycie dzieci tego, że nie zawsze się wygrywa, że czasami trzeba się pogodzić z porażką, ale to też może motywować do tego, żeby kolejna gra, czy kolejne zajęcie zrobić po prostu lepiej. Możecie grać na konsoli. Ja sobie też
też wypisałam puzzle. Ja jestem wielką fanką puzzli, uwielbiam układać. To mnie niesamowicie wycisza, lubię to robić właśnie w skupieniu i w ciszy, ale też możecie sobie do tego włączyć jakąś fajną muzykę, czy właśnie jednym okiem zerkać sobie na serial. Cieszę się, że mój starszy syn, widzę, że go bardzo ciągnie do puzzli, że lubi je układać. Zresztą bardzo szybko też nauczył się układać takie proste zestawy puzzli, więc bardzo się cieszę. Młodszy na razie wsadza wszystko do buzi, więc puzzle raczej staram się trzymać od niego z daleka, ale mam nadzieję, że wyrośnie mi tutaj właśnie, wyrosną mi tutaj fani puzzli, tak jak mama. Mam nadzieję, bo to jest naprawdę niesamowicie odprężające. Zajmij się zaległościami. To jest coś, co też muszę się nad tym bardzo dobrze zastanowić i wprowadzić to do takiej mojej codziennej jesienno-zimowej rutyny, bo właśnie latem jest zawsze bardzo dużo obowiązków, wiele ciekawych rzeczy, spędza się dużo czasu na zewnątrz i gdzieś mogą powstawać po drodze różne zaległości, więc teraz w tym sezonie jesienno-zimowym dobrze się tymi zaległościami zająć. Na mnie czeka jeszcze cały czas pranie z Paryża. Co prawda już dwie pralki poszły, ale jakoś to się tak wolno suszy, więc to sprawia, że ja też nie mam ochoty się tym praniem za bardzo zajmować, więc robią mi się zaległości w praniu, więc na pewno się tym muszę zająć. Na pewno też mam zaległości na YouTubie w planowaniu filmów, więc to też jest coś, do czego muszę przysiąść. Zastanówcie się, jakie macie zaległości, jeżeli nagle przychodzi taki moment, że się nudzicie, nie wiecie czym się zająć, to może właśnie zajmijcie się tym, co macie w waszych zaległościach. Naucz się czegoś nowego. To też jest zawsze dobry pomysł. Niezależnie jaka jest pora roku, ale myślę, że teraz tego czasu będziemy mieć na takie fajne rzeczy więcej. Ja zaczęłam od nowego roku się uczyć hiszpańskiego i nie ukrywam, że latem szło mi zdecydowanie gorzej, bo była piękna pogoda, dużo czasu spędzałam na zewnątrz. Półtora miesiąca byłam też na wakacjach, między innymi też w Hiszpanii, więc gdzieś ten kontakt z tym językiem był, ale to nie była taka nauka jak w domu, więc teraz jak tylko przyszedł wrzesień, to ja też zaczęłam tak porządnie przesiadać do tego hiszpańskiego i staram się chociaż kilka minut codziennie usiąść, właśnie przerobić sobie kurs, który mam. Mam też ostatnio książkę do nauki gramatyki hiszpańskiej, więc też staram się regularnie do tego przysiąść. Możecie tak jak ja zacząć uczyć się nowego języka, ale jest mnóstwo innych rzeczy, które można, wiecie, zacząć robić w domu. Ja proponuję Wam też rozeznać się w internecie, bo jest bardzo dużo różnych kursów, szkoleń, które można sobie zrobić całkowicie za darmo właśnie przez internet. Ja byłam ostatnio u nas w AOK, to jest coś a la NFZ, i właśnie odkryłam, że u nas jest bardzo dużo darmowych kursów właśnie organizowane przez AOK. Są to kursy online, nie muszę wychodzić z domu. No i jest właśnie kurs o zdrowym odżywianiu, jak komponować dietę, żeby była zdrowa, ale żeby też, wiecie, żeby się w tym wszystkim nie zafiksować, tak, żeby to było wszystko robione z głową. Mają też szkolenie z jogi, więc kto wie, może się za niedługo znowu na jakiś kurs zapiszę, więc warto szukać, na pewno coś ciekawego dla siebie znajdziecie. Bardzo też polecam ćwiczenia. Ja lubię zaczynać poranek od nawet 10-15 minutowych krótkich ćwiczeń, ale takie, które lubię, które mi sprawiają przyjemność, do których się nie muszę zmuszać. Takie ćwiczenia dodają mi mnóstwo energii, ale też, no wiadomo, ciało się zmienia, wyglądam lepiej, czuję się lepiej, no i ogólnie jestem tak pozytywnie nastawiona na cały dzień, więc ćwiczenia, niezależnie jaka jest pora roku, bardzo serdecznie polecam. Coś, co też lubię, to od pewnego czasu uwielbiam sprzątać. Tak, i robię to regularnie, robię to codziennie. Dziennie sobie jakiś tam mały skrawek mieszkania sprzątam, także praktycznie cały czas mamy w miarę porządek. Oczywiście moi chłopcy robią bałagan jak najbardziej, ale też ich gonię do tego, żeby sprzątali. Jestem też wielką fanką przemeblowań. Pamiętam w przeszłości, że ja się bardzo szybko nudziłam. Zresztą to teraz mi to zostało. Ja się bardzo szybko wszystkim nudzę. Aż dziwne, że jeszcze teraz nic nie pozmieniałam w mieszkaniu, choć nie ukrywam, że
kusi mnie, ale z drugiej strony myślę, że to jak teraz mam zrobione mieszkanie, podoba mi się, jest dosyć, tak wiecie, ergonomicznie, mamy dużo przestrzeni, więc to mnie też blokuje przed zmianami, ale uwielbiam przemeblowywać, więc jeżeli macie ochotę jakiś, wiecie, poczuć taki powiew nowości, nie zmieniając mieszkania, to warto coś przestawić, coś pozamieniać, może dodać jakieś ciekawe dekoracje, właśnie zorganizować sobie przestrzeń nieco inaczej, żeby się poczuć inaczej w tym domu. Posłuchaj kogoś inspirującego. To też coś, co raczej kultywuję przez cały rok, chociaż teraz wiadomo, że jest na to czasu troszeczkę więcej. Lubię słuchać filmów na YouTube, lubię też na Spotify wynajdywać sobie różne podcasty. Ostatnio mój ulubiony Pan Tabletka. Lubię bardzo słuchać o zdrowiu, o odporności, jak dbać o siebie, o chłopców, zdrowie, o ich odporność. Lubię słuchać na tematy polityczne, to jest coś, co też mnie od lat już interesuje, więc też z polityką u mnie za pan brat. Więc tak, więc lubię sobie posłuchać czegoś ciekawego, właśnie kogoś inspirującego. Uwielbiam też kolorować, mogłam to dodać do spędzania czasu z rodziną, ale z drugiej strony ja lubię kolorować sama, jakby nikt nie przeszkadza. Lubię, jak moi chłopcy się tam zajmują swoimi rzeczami, bawią się albo też kolorują sobie swoje kolorowanki, a ja się wtedy wyłączam, skupiam się na kolorowance i też mnie to niesamowicie odpręża. To jest coś też poniekąd jak medytacja. Skupiam się na jakichś takich istotnych dla mnie rzeczach, które mam w głowie, no i też koncentruję się na kolorowaniu. Bardzo jest niesamowicie wyciszające i po prostu lubię kolorować. I cieszę się, że po wielu, wielu latach do tego wróciłam, bo pamiętam, że ostatni raz kolorowałam chyba w szkole podstawowej, no i właśnie chyba z 3 lata temu jakoś tak wróciłam do kolorowania i sprawia mi to olbrzymią frajdę. Kolorowanych dla dorosłych jest też teraz zatrzęsienie, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. I ostatni punkt, który moim zdaniem jest najistotniejszy, to po prostu zajmowanie się tym, co kochacie. Jeżeli któryś z tych punktów, o których wam dzisiaj powiedziałam, to jest coś, co kochacie, to warto na to poświęcać każdą wolną chwilę, warto się rozwijać, warto wsłuchiwać się w siebie. Mam wrażenie, że z tego filmu w ogóle wypływa taka myśl, że warto wolny czas, wolne chwile poświęcać na to, co kochamy, co lubimy, co sprawia nam przyjemność, bo dzięki temu czujemy się sami ze sobą lepiej, jesteśmy bardziej otwarci na to, co nam życie daje, bardziej pozytywni, mamy więcej energii, więc mam nadzieję, że po tym filmie tak się właśnie poczujecie się zmotywowani, żeby zrobić coś fajnego. Oczywiście nie zapominamy o przysłowiowym kocu, kubku herbaty i dobrym serialu, też w filmie, polecałam wam dzisiaj fajne seriale. Natomiast jest też już mnóstwo fajnych rzeczy, które można zrobić w domu i mam nadzieję, że tutaj w tym filmie znaleźliście jakieś inspiracje dla siebie. Oczywiście piszcie mi koniecznie, co wy robicie w takie bardzo długie jesienno-zimowe dni, kiedy naprawdę nie ma się ochoty wyjść, bo jest ciemno, na dodatek leje i wiecie, no pogoda nie sprzyja wyjściom. Jestem bardzo ciekawa, na co wy poświęcacie swój wolny czas. Jeżeli ten film wam się spodobał, dajcie kciuki do góry. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, ściskam. Buziaki, pa pa. A tu taki mały bloopers. Film przyszedł, zobaczy. Mama, co ty robisz? Co ty tu robisz? Co ty tak gadasz długo? Nie? Mama. Powiedz, ja uwielbiam ci za drzwiami przeszkadzać, uwielbiam hałasować, uwielbiam opowiadać, tak? Fajnie się, tak? Fajnie się bawiłeś z tatą? Nie? Nie bawiłeś się fajnie z tatą?